Cześć wam, z tej strony Kurczak, witam was w kolejnym odcinku z Don't Starve Hamlet z bety. To jest, powiedzmy, że kontynuacja tego, co było ostatnio na streamku, ale troszkę później, bo troszkę pograłem, bo miałem ochotę po prostu. I co tu się wydarzyło fajnego? No, zbugowałem się raz na mapie, jak widzicie. Ale to jest beta. Trzeba być gotowy na takie coś. Wszedłem do jednego z domu świń, wyszedłem, pojawiłem się tutaj. Tak rozkminiłem, że w sumie jak dojdę tu, to może odkryję gdzieś wodę i ta woda mnie uratuje. I rzeczywiście, jeśli zrobiłem sobie łódkę, więc materiały na tą łódkę, postawiłem ją na wodzie i dzięki temu udało mi się wskoczyć na tą łódkę z normalnego, wiecie, świata, bo jak tutaj podszedłem przy wiosce świn, to blokowała mnie tak jakby podłoga i nie mogłem wejść. Także no musiałem iść aż tam daleko. Ogarnąć sobie łódkę i dopiero na nią wskoczyć, bo wiedziałem, że jak wskoczę na tą łódkę, to może załapię i udało się, także ja zgłoszę ten błąd do Clay na forum. Liczę na to, że wy też będziecie się starać zgłaszać takie rzeczy, bo no na tym to polega, żebyśmy w tej becie jednak pokazywali im, co jest źle, co jest dobrze i tak dalej. I co? Zbieram obecnie teraz pieniążki na mieszkanie. Temu panu na przykład można dać. O kurde, są taki osłabiony. Kim ty walczyłeś? Można mu dać klejnocik, za który dostaniemy aż 10 golda, więc 10 oinków. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Także można by poszukać tego, ale już trochę pieniędzy wydałem, bo no troszkę tutaj potrzebowałem rzeczy. Jak widzicie, kupiłem sobie Miner Hata za 20 oinków, z tego co pamiętam. I co? Fajna robota jest taka jeszcze, to mi Snowman podpowiedział. Może lekki spoiler, ale warto było to ogarnąć. Halo, za tą kupę nic nie dostanę. Jeśli mamy nożyce, które robi się w narzędziach, o w ten sposób, dwa żelaza, co można znaleźć tak po prostu, to możemy znaleźć takie drzewka, przyjrzeć się im. No to akurat nie są jakieś bardzo obrośnięte, chyba że nie, mi się wydawało. Więc jak najedziecie na nie nożycami, to powinno być napisane shear czy coś takiego. Wtedy golicie je i tej pani właśnie, co tutaj stoi, dała im pieniążka, możecie dać te krzaczki ogolone. I ona wam daje wtedy pieniążka za każdego i nie trzeba czekać kolejnego dnia, tylko można od razu je zebrać wszystkie naraz. Z tych tutaj tak samo. Z tych hedży też możecie to pozbierać i wtedy ona jest szczęśliwa i wam daje hajs. Babcia. Tutaj może któreś obrosły? Nie, tu nie obrosły. Jest kupa. Będę sporo obracał kamerą, bo muszę kupy zbierać. Dobra. Już jestem całkiem blisko. Fajnie by było jakiś klejno znaleźć. To może wtedy bym szybciej to ogarnął. Ale chyba będzie ciężko. No i co? Jeszcze miałem tutaj już dwie akcje ze złodziejem. Jak widzicie, udało mi się go zabić, bo wystarczy poczekać, aż on zaatakuje i to jakby odsunąć się, a potem go zacząć bić. I nie wiem, czy później to odsuwanie się też będzie działało, bo on w końcu ucieka. Ale ja już kolejne ataki tankowałem i dzięki temu byłem go w stanie zatrzymać przy sobie na tyle blisko, żeby go zabić. Przez co mam jego czapkę i mam mapy do takich skrytek bandytów, gdzie oni tam coś zostawili, jakieś swoje przedmioty. Sobie możemy je przeczytać, zobaczymy sobie, gdzie to jest. To jest bardzo blisko. Możemy tam podejść i zobaczyć. Pewnie tam będą jakieś pieniądze i tak dalej, no bo co mogą bandyci ukraść. To jest bardzo blisko, więc sobie tam przejdziemy. A to jest jeszcze bliżej, super. Tylko ja potrzebuję... potrzebuję łopaty pewnie. Tak shipwreckowo mi się wydaje, że będzie chodziło o łopatę. I co, jeszcze mamy tą czapę, ale... Czemu mogę założyć? Dam jak Zorro. Podnosi nam psychikę, ale co poza tym robi, to nie wiem. No i tak, tu jest nasz domek. Znaczy w sumie jeszcze nie nasz, ale postanowiłem, że tutaj zbuduję sobie część rzeczy. O nie. O nie. Szybko. To są psy nowe. Czyli nietoperze. Po prostu zamiast szczekania czy tego jałczenia krokodoksów, będziecie widzieli takie cienie na mapce i później one zlatują i atakują. Warto wtedy być w mieście, bo dzięki nas będą bronić. O kurde. Dobra, 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 może jakieś tutaj miejsce, gdzie jest więcej trochę tego, tych żołnierzy. Nie chcę za bardzo walczyć z tym sam. Dobra. Całkiem szybko poszło. Dobra, tego jeszcze dziabniemy. Nie wiem, czy da się to kajtować jakoś bardzo.
Dobra, chyba po dwóch albo trzech uderzeniach trzeba uniknąć. Raz, dwa, unik, raz. Dobra. Zginął. Dostaliśmy z nich skórę. Pig skin? Is it? I don't know. Mam kupę. Ktoś mi powiedział, żeby zbierać jej dużo, więc powiedzmy, że będę ją na razie zbierał. To zostawiam sobie na później. Ja tutaj mam ciekawego. To nic. Łopatę miałem zrobić. Dobra. To jest, czy mogę zrobić łopatę? Mogę zrobić łopatę, dobra. Jak widzicie, tak, mam już troszkę modyfikacji. Bo nie chciałem jakoś bardzo tutaj bez tych modyfikacji. Znaczy, no wiadomo, nie są bardzo wymagane, ale fajnie grać jednak jak się ma tę część rzeczy, do której się już przyzwyczaiło. Także widzę już mniej więcej, ile daje rzodkiewka na przykład, bo byłem ciekawy. Jest to aż 25 zdrowia, głodu, przepraszam. To jest, wow. To jest sporo. Tu nie widzę, żeby coś wyrosło ponownie. Opłaca się właśnie ścinać tutaj. O, się. Co ja mam z tym zrobić? Mogę to wykopać. Ulala! Ulalalalalala! Ulala! Wow! Wow, po prostu. Ja pierdzielę. Dobra. No i to się nazywa konkret. Panowie i panie. Nie mam namotek, prawda? Nie mam kamienia przy sobie, bo oczywiście nie noszę za często. Wow! Wow, wow, wow. Dzień dobry, czy mi się znowu spał? 50 oinków. Tutaj ma fajny domek, nie? Dobra, dobra, może zapadać. Dobra, teraz sobie otwieramy. W ten sposób kupuje się dom, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. I dom mamy tutaj, nie wiem czy to widać, tam gdzie jest science maszynka. Także sobie tam już przejdę. Ale super, ile hajsu, ja tam przecież ile tam dostałem? To było chyba z 25 golda plus... Znaczy oinków, przepraszam, oinki. Plus jerki. Także opłaca się zabijać ich, naprawdę opłaca się zabijać. Opłaca się zabijać, jak coś, chłopaki. Fajnie, nie? I wiem, że tutaj mogę postawić sobie lodówkę. Jak widzicie, tutaj można naprawdę dużo pozmieniać, można sobie pozmieniać podłogi. I mamy też tą lodówkę gdzieś. Tak, i ja nie wiem czy ona działa. Można obrócić, ale to tylko chyba w jedną i w drugą stronę. Tak, nie jakoś wiele to zmienia. Nie wiem czy ona działa tak, że nam chłodzi rzeczywiście to jedzenie, mam nadzieję. Aha. Nie mam pojęcia jak ona działa tak szczerze na razie. Ale na szczęście jedzenie jakoś bardzo szybko się nie psuje nam. Także co, ja sobie tutaj może... Czy ja mogę to tylko na dole rzeczywiście stawiać? No chyba tak. Pozostawiam sobie tutaj takie tego typu rzeczy. Czy to nożyce jeszcze mi się zmieszczą? Mogę gdzieś u góry postawić, ale fajnie, ale się cieszę. Dobra. Tam jeszcze u góry pewnie będę mógł położyć coś, nie? Halo? Tak, mogę u góry jeszcze położyć. Super. Szafka z narzędziami po prostu. I co, czy ja muszę rzeczywiście jakoś... No nie, no nie działa ta lodówka na razie. No nie, tak mi się wydaje. Dobra, zostaniemy tu, bo mamy noc. A jest w nocy ciemno, ale w domu mamy światło. I to światło też możemy sobie jakieś inne ukupić, bo mamy tutaj dekoracje różnego rodzaju. Kolumny też są za pieniążki. Co tam mi przeminęło? Coś tutaj było. Tutaj można pomalować sobie dom. Z tego co widzę, tutaj są różne oświetlenia, ozdóbki, znowu krzesła. Tutaj to, co jest bardzo fajne, możemy sobie kupić willę. Nasz dom nie wygląda już jak taki mermowy domek, tylko taka naprawdę willa. I nie wiem, czy wtedy przypadkiem nie ma też więcej pomieszczeń. To by było ciekawe. To by było według mnie ciekawe bardzo. Okna. Tutaj jakieś chyba dywaniki to są. Stolik. Komoda ewentualnie, college table, chess table. No to wszystko kosztuje, ale nie wiem, czy jest takie potrzebne, także... Ja stwierdzam, że raczej nie. Czy ja mogę zbudować krokpota? Mogę zbudować krokpota, tylko potrzebuję kamieni, które zrobię sobie tak. Dwa, trzy. Budujemy krokpota. Wchodzimy do domu. I ja bardzo mocno liczę, że mogę to mogę go tu podzielić. Oj, mogę. Mogę go tu gdzieś postawić. Tylko strasznie ograniczone mam to pole stawiania jego. Chciałbym mieć tutaj tę kuchnię mimo wszystko, ale... No dobra. Powiedzmy, że kuchnię postawimy tu na razie. Tak mocno na razie. I czy ja z tego nie mogę? To chyba trzeba będzie przepalić, dopiero będę mógł zrobić. Shit.
No cóż, zróbmy w ten sposób. Dobra, będziemy mieli w końcu jakieś porządniejsze jedzenie. I teraz pytanie, czy ja też mogę tu postawić ognisko? Mogę tu postawić ognisko. Czasem by się przydało jednak coś przepalić. Spicy chili mamy, dobra. Okej, najwyżej się to rozwali. To nie jest jakaś bardzo droga sprawa, tak żeby to gotować. Raz, dwa, trzy, cztery, dobra. To jakoś się tutaj już to ogarnęło fajnie. Czyli sobie zjem od razu. Halo, nadal nie mogę tego tu wstawiać. Niemiło, niemiło. No i do lodówki też nie będę mógł wstawiać niczego. Halo, lodówko. Czemu ty nie działasz? Dobra. To nic, to jedzenie może na razie tutaj gdzieś w kuchni podropię w takim razie. To sobie zostawię, to sobie tu zostawię. Pieniądz w łapę. Narzędzia do kieszeni. No i co, może bym porozwalał tutaj parę rzeczy i skrzynkę sobie i wszystko ogarnę tam w środku. Chociaż chyba na razie nie będę tego robił, pozbieram tylko złoto więcej, żeby móc budować lepszą maszynę, bo tej maszyny nie potrzebuję tutaj. I chyba tak to zrobię. Dobra, tą trawkę sobie zbiorę, bo jej mam mało dosyć. I lecimy po drugiego Stasza chyba. Zaraz zostawię. Zaraz, trzy... sześć. To czemu mi zostało jeszcze węgiel? Aha, bo tam w mieszkaniu był, dobra. Ale mieszkanka wygląda w ten sposób, całkiem spoko. Całkiem spoko to działa, tylko kurczę, ta lodówka mnie zmartwia. Liczyłem na to, że tą lodówkę będzie można tam postawić i rzeczywiście włożyć chociaż po jednej tej rzeczy, która tam ma być. Ale jednak nie. Jednak trzeba będzie poszukać jakoś chyba Gearsów. No i mechaniczne ogarnąć sobie. Albo więcej jedzenia, siema. Aspargusy. One dodają trochę żarcia fajnego, więc... warto, warto. Deszcz to jakoś często nie pada, więc też nie ma problemu. Tyk, myk. Ja znajdę jedzenie, dobra. Czy ja znajdę jedzenie? Nie wziąłem nożyc, jestem debilem. Po co to w ogóle tam zostawiłem? Znaczy, chciałem wam pokazać, ale... teraz będę miał po jednej trawie zamiast cyk i dwie trawki zebrane. I tego żelaza też będę musiał więcej pozbierać. Ona jest konkret jednak. Jednak fajnie mieć te nożyce, bo... no przydają się, jak widzieliście, do zarabiania pieniędzy. Samo deszczu nie ma. Do zarabiania pieniędzy i do zdobywania trawy. Ewentualnie zabijanie ciągle tych rzeźmieszków jest bardzo konkretne. Bo jak widzieliście, no tam było 25 końców za jedną skrzynkę jednego tego Stasza, który tutaj już jest obok nas. I nie wiem, czy przy tym mogą wyskoczyć jacyś inni żołnierze, bo na razie się tego nie... tak się nie stało. Ale patrzcie, to w ogóle spogląda na nas. Dobra, to akurat mamy 5. Mamy starego buta, sewing kit. Five glass. Nie wiem w jakim celu. Tutaj już akurat mniej tego jest o wiele. Ale to nic. Czy ja w końcu zrobiłem sobie ten młotek? Pewnie, że nie, bo po co? Miałbym teraz deski. Dobra, mamy pełnię. Mamy pełnię. I co? Jestem ciekawy, czy tam świnie coś się pozamieniają. Raczej nie. Raczej się nie pozamieniają świnki. Więc nie musimy o tym myśleć jakoś mocno. O. Co tu już skacze w tej trawie? Robactwo. Polieryny. Ja tam nie idę. Nie po drodze. Też psy chyba się tam gryzą z nimi, no. Pogi. Hello, Pogo. Kurde, schował się. Ale dalej tu jest. Dzięki. Dobra, tam się coś gryzą. Ale chyba zdechło to. Dobra. To całkiem porządna farma trawy. Plus to coś, z tego chyba będzie można zrobić fajniejsze zbroje, z tego co pamiętam. Także warto to pozbierać troszkę. Tej trawy jeszcze sobie troszeczkę nazbieram, bo miałem jej za mało. Ogólnie w tym dodatku tak jakoś średnio jest... średnio dobrze jest z tym zbieraniem przedmiotów, zbieraniem surowców i budowaniem tego wszystkiego. Raczej to jest nastawione bardzo mocno na zwiedzanie, ale... co na razie tego nie będę używał. Ale warto jednak mieć... Jezu, wystraszyłem się. Warto jednak mieć trochę tych surowców, żeby coś tam sobie zbudować, jakąś pochodnię czy coś. Dobra, a po co mi ten old boot? Ja to mogę komuś dać, czy to jest relik? Bo już jednego relika tutaj znalazłem, takiego gdzieś sobie leżał po prostu. I mogę go oddać. Tak zwyczajnie. Dobra, ale wróćmy do wioski, zobaczymy co się tam stanie.
Tu jeszcze sobie zbiorę aloesik, paragusy. No i patrzcie, tutaj w tej modyfikacji nie działają pory roku. Tak szczerze jeszcze nie wiadomo, jakie są pory roku. Także no oni pewnie też nie wiedzą, jak to dodać, żeby to działało, ile one trwają, od kiedy do kiedy, bo jeszcze raczej tak niewiele osób to sprawdziło. No ale cóż, no ale cóż. Dobrze, że się da grać. I już. Żelaza nie widzę, ale jest więcej drzew, jakbym chciał zrobić sobie więcej kuchenek, ale myślę, że na razie mi jedna wystarczy, bo i tak nawet nie mam jedzenia za bardzo. Liczyłem, że to można wstawiać, ale no nic. Dobra, i co panie świnko się stanie z tobą, jak będzie pełnia? Powiedz ty mi. A ty czemu za mną idziesz? Cholera, one... Nie wiem, czy ktoś na streamie był i to będzie widział. Ale one potrafią ze skrzynek wydobywać rzeczy po prostu, więc... Jak macie bazę gdzieś obok nich, albo podążają za wami, to uważajcie. Dobra. Nic im nie jest. Świńska klątwa nie działa w Hamlecie. Klątwa świniołaka. Chyba, że nie działa na rycerzu, nie wiem. Nie wiem, różnie to może być. Coś mi tu wyrosło, coś mogę obciąć? Chyba nie. Mały teren na bazę, ale w sumie więcej chyba nie będzie potrzebne, szczególnie, że mamy dom, nie? Dobra. Eldorado moje. Ja bym poprosił to. To też bym poprosił. A zamiast tego tak. Zostawmy sobie to. Tą lunetę sobie zostawmy. Po co mi ta luneta, to nie wiem. Wiecie, tego buta zaraz sprawdzimy, czy da się gdzieś postawić. Ja to powoli sobie będę wywalał rzeczy, które no tak w ogóle nie zmieszczą mi się w skrzyni, ale jednak fajnie by było je mieć. Zostawię sobie też to. Pójdziemy do panów świnek, znowu deszcz tu pada. Dobra, poczekajcie. Halo, halo. Dobra, robimy młot. Ale nie pneumatyczny. Okej, komu ja mogę buta dać? Petars or plop. I można dawać kwiatki, fajnie. Tobie są jewelsy, czyli on nie będzie chciał buta na pewno. Z buta. O, jest. Widzicie takie coś. Czerujecie sobie. Myk. Dwa krzaczki, to są dwa pieniążki. Tak, o. Tutaj mi nic jeszcze nie wyrosło, nie. Coś wolno dorośnie. Dobra, tym robolom oni nie będą chcieli raczej tego. Ale hajs mi dasz. Dzięki. O. Pan. Tylko berries, ale fiberis. Okej, okay, a ty. Relix. Dobra, on chce reliki, ale to nie jest relik. To jest po prostu jakiś pseudo trinket. Dobra, pani. Dobry. O, i widzicie, możecie dwa na raz dawać. Działa. Dawać kasiorę, leć. Wiesz, jak podniosę twoją kupę? Dawaj hajs. Nie boli ci hojs, nie boli ci hojs, nie boli ci hojs, nie boli co dolary. Się śmialiśmy wczoraj właśnie z tego systemu, że zbierasz komuś kupę i dostajesz hajs. Tylko podsumował, że to jest sprzątanie troszkę. To sprzątasz takie ogólnie. Daj. Dzięki. O, i patrz jak miło, kolejna kupa. To najbardziej chyba na tych kupach zarabia, tak szczerze. Nie no, ten staż, który mi się udało trafić od złodzieja, no to był konkrecik, jak tam było te 25 końców, to ulala. Zobaczmy, co jest do jedzenia fajnego, bo tu ostatnio kupowałem wafle chyba. Tak, chyba tutaj były wafle wcześniej. Teraz ich nie widzę, więc no jak coś, to można pozbierać ewentualnie kupy i zjeść sobie coś, ale to trochę czasu zajmuje mimo wszystko. Bo już mam dyszkę teraz, nie? I mógłbym za to kupić sobie jakieś meatballsy. Dobra, nie wiem, czy te drzewa można golić. Nie zauważyłem, żeby one wyrosły jakoś bardzo wcześnie. O! Nie, złodziej. Chodź tu. Pięknie nam. Kurde, szkoda. Właśnie dlatego, jak już się go zaatakuje, to warto go bić do końca, nawet jeśli on nas uderzy, bo on po prostu ucieka. On ucieka i no ciężko jest, żeby go tam później złapać. A jak widzieliście, no opłaca się. Opłaca się nawet go zabijać. A proszę, już się wystraszyłem, że do mnie biegnie, mnie okradzie on. A jest mi daj. Właśnie, jak mi wyleciały te pieniądze, jakbym zaatakował żołnierz, czy złodziej, to wspaniały żołnierz obok, zamiast mi pomóc jakkolwiek, to no, zaczął zbierać moje pieniądze. Buy trinket two for one, kazu.
Aha, nie wiem czemu u góry jest trinket, skoro tu jest napisane dokładnie, jaki to jest trinket, ale okej. Dobra, no tutaj możemy tylko kupować pieniądze, tak jakby wymieniać za... Kurwa gnoju. No i właśnie o to chodziło. Nie można im ufać. Pańce. Dobra. Combine stack, już mam za dużo. Nie. Gdzie z podłogi sieje? Nie je się z podłogi. A my sobie zrobimy takie oto mięso, bo no, ciężko, żebym coś innego teraz ogarnął, tak szczerze. Dobra, to sobie zostawimy. Ja sobie jeszcze wyjdę na chwilkę. To co ja chciałem zrobić? Ja chciałem podejść pod tamtą skrzynię, która była ze Stasza. Tych złodziei. Szkoda, wiecie, szczerze liczyłem, że to będzie jakieś obozowisko ich, gdzie będzie można rzeczywiście troszkę z nimi powalczyć i pozwiedzać. Ale i tak nie jestem zawiedziony, tak szczerze, bo fajnie to działa, fajnie to wygląda. Trzeba częściej ich zabijać. I ile kasy dostaję? Chodź, 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 no daj. Dziękuję. To sobie rozwalę, żeby w domku postawić sobie jakieś skrzynie, żeby to nie wyglądało tak chamsko. Ponownie mamy pełni, więc nie muszę się jakoś martwić o światło, szczególnie, że jestem w wiosce świń, gdzie światło praktycznie świeci się cały czas. Jest takie mało donstarwowe, ale to by się tym przejmował. Póki mamy światło i wszystko jest ok. Dobra, druga skrzynia była dosyć daleko, ale w sumie jeszcze też mogę po nią przejść. Zawsze to zaoszczędzę drewna troszkę, a czasu i tak mam jeszcze sporo. Także możemy się po nią skoczyć. Coś słyszałem, oczywiście, bo bez spoilerów się żyć nie da. Że 12 dnia coś się dzieje. Coś się dzieje z jakby porą roku, ale nie do końca jest to pewne, że to chodzi o porę roku. Że jakaś mgła się pojawia, coś takiego, postać jakoś powoli chodzi. Coś trochę jak oaza w Don't Starve Together. Że jak się za nią wyjdzie, to wtedy tak powoli się czołga trochę postać jakby. Ale nie wiem. Dobra, gdzie to było? Chyba tu gdzieś po lewej bardziej ja to wykopałem. O, jest! Siema. Super. Młot. Tu jest młot. Dziękuję ślicznie. Dobra, mam na skrzynkę, to mi się już podoba. To niech leci do schoweczka. Plecaczeczka. Nie wiem, co zrobić z tym butem. Jeśli ktoś wie, komu mogę dawać trinkety tutaj. W Hamlecie, to możecie mi napisać, bo rozumiem, że to jest trinket, nie? I need food. Zaraz tam gotowałem chyba w domu, tylko że wyszedłem. Także zaraz będziemy w domku i nie martw się nic, Willow. Właśnie, odblokowałem sobie już też Wolfganga, grałem nim. I tam też odblokowałem sobie już domek chyba w czwartym dniu, ale no w sumie tam miałem wam nagrać ten odcinek o domku. Ale tutaj też udało się fajnie ten domek ogarnąć i przy okazji tak pokazałem wam, jak to się robi, plus z tymi złodziejami jeszcze. Także stwierdziłem, że w sumie zostaniemy tutaj już. Dobra. Perfekcyjnie. Mogę nawet na głodnego w pełni, wiecie, zjeść to. Dobra, mamy skrzynię, którą ja mogę ustawić nawet tutaj, gdzieś w ścianie. Patrzcie, jak fajnie. Coś się obawiam, że tam bym do niej nie dosięgnął troszkę. Więc postawimy ją tu, powiedzmy. Trochę mi się to kojarzy z domem Wilsona teraz, nie? Znaczy, ogólnie z Don't Starve'a. Trailerów wszystkich. Ja bym chciał zostawić to tutaj. Śmiesznie. Pełnia za oknem. W ogóle jest lustro też. Tym lustrem jak sobie tak popatrzymy przednio, to tam widać cień tak jakby postaci, że się porusza. Rzeczywiście fajne też. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. I co ja jeszcze to mogę schować? Na razie nic. Na razie nic. Szkoda, że to tak dziwnie wygląda, że mam ognisko w domu, ale czasem nam chce coś przepalić. A świnie są takie kochane, że jeśli mamy ogień, to nam podchodzą i ten ogień gaszą. Także fajnie. Dobra, co ja tu jeszcze bym pozbierał? Może z tej skrzyni ważniejszego złoto, tą czapkę to, żelazo, pigskin to. Zobaczymy, co mogę zostawić w tamtej na dworzu. Albo ją też rozwalę, po prostu zostanie mi jeszcze jedna deska wtedy. Będę mógł stworzyć kolejną. Tu nie tutaj po prostu. To na razie zostawmy tak to. Czapkę mogę tutaj dropnąć na razie. Fajnie wygląda. Dobra. I rozwalimy sobie jeszcze tamtą skrzynię, zbierzemy z niej rzeczy i przestawimy ją tutaj. O,
zacinkę oczywiście. Kupa może zostać, stanie z maszynka też na razie musi zostać. Tutaj postawimy sobie najwyżej później maszynę naukową. Tu będziemy mieli magazyn, a tutaj gdzieś tam powiedzmy, znaczy no nie wiem, tu chciałem też przez chwilę zrobić sobie taki pseudosalon, ale to może jak się uda później mieć więcej pokoi czy coś, nie wiem czy taka opcja będzie. Chociaż szczerze mam nadzieję, bo kurczę, mało tego jak na razie. Szczególnie, że nie mogę skrzyni ustawić tutaj bardzo blisko siebie. Serio. Czekajcie, może odejdę, to się wtedy ogarnie. No tutaj mogę na szczęście, ale nie dosięgnę do nich. Aha. Albo w ogóle, albo krzywo. Może tak na zmianę będę ustawiał w takim razie. Dobra. Wychodzi na to, że muszę tak na zmianę ustawiać. To co, może to jakieś z potworów rzeczy? No tutaj bardziej takie rzeczy typu złoto i tak dalej, żelazo. To może też sobie odpuszczę. I pieniądze, okej. A te jakie potworne troszkę. Jakaś kupa niech też tutaj się zmieści jeszcze. Tutaj do kamieni jeszcze dojdzie to i to. Dobra, jakoś to wygląda w miarę. Tyle, że ja znowu nie mam jedzenia, przydałoby się wyruszyć gdzieś po to jedzenie. Deszcz pada, oczywiście. Hop, hop, hop. Przesunę się lekko. Kurde, hałas tylko robię na odcinku, po co? Po co ja żyję? Mam 26 minut nagrania, ale myślę, że jeszcze się troszkę tutaj przejdziemy. To dostanę 2 golda za to? Nie. Ostrożnie, zbierajcie powoli te kupy, jak widzicie dwie obok siebie, bo możliwe, że nie dostaniecie za drugą pieniędzy i to jest tak mocno średnio wtedy. Nieprzyjemna sprawa. Chyba, że jak tutaj coś zbiorę, to od razu mi wyskoczą do ryja, ale... Trudno. Jakiś tam, nie wiem, stopień zaufania trzeba mieć, żeby do nas... wiecie, pozwalali nam to zbierać w jakimś stopniu. Ale jak go zdobyć, jeszcze nie wiem. Deszcz tutaj pada non-stop. Tutaj motyla. Coś do zjedzenia. Super. Co, ja tutaj w dół w sumie nie byłem jakoś bardzo... O, jest rzodkieweczka już. Ekstra. Zresztą tak szczerze, z rzodkiewek się nie opłaca chyba gotować, bo one są... Tyle konkret, że... Waksy sobie zbiorę. Już mam kuchenkę, to może ugotujemy je. Nie popsuje się jakoś bardzo, nawet nie pamiętam kiedy ja byłem po nie. Okej. Halo, panie motyl. Dobra, i co, może... Chwilkę. Zejdę na chwilę do tych ruin, zobaczę co tam jest. I czy ja już je zwiedziłem po prostu. Będę miał taką informację... Nie, nie zwiedzałem ich. Będę miał taką informację na następny odcinek. Po prostu. I tu mam kolejny. To ja myślę, że już chyba wiem co będziemy robić później, skoro ja już mam różnego rodzaju opcje. Dobry. Ja to tylko na chwilkę chciałem wykopać i troszkę złota zebrać. Jak widzicie te jaskinie, to bardzo mocno polecam wam zejść do nich, ponieważ no... Tu można szybko ogarnąć sobie złoto, a ciężko jest za złoto często. W tym dodatku. Dobra. To szybki ogień here gdzieś. Szybki kifol here. Żeby złota było... O, i klejnocik, bardzo mi miło, proszę pana. Za ten klejnocik ja najprawdopodobniej sobie kulturalnie kupię jakieś 10 pieniążków i będę miał na kolejne moje potrzebne oczywiście wydatki. Także mi się cieszy. Dobra, a tu znowu pada. To chyba będzie padało non stop. Halo, już dupsko. Dobra. Troszkę zawędrowałem za daleko i nie wiem, gdzie mam w sumie jedzenie jakieś. Cheat. O! Nie wiem. Będę musiał posprawdzać, czy to się da w ogóle powkładać do lodówki, te beanbagsy i tak dalej. Znowu też przestaje padać. Nie wiem, czy to nie jest błąd przypadkiem, że jak wchodzimy do domu i wychodzimy, to deszcz zaczyna padać. Lub do jakiegoś pomieszczenia, bo wiemy na pewno, że jeśli mamy światło w ręce, jak na przykład zapalniczkę Willow, to też na streamie sprawdzaliśmy. Wejdziemy do jakiegoś pomieszczenia, to... To się światło tak jakby znika. Jakby, znaczy w sensie nie znika, tylko nie działa, mimo że mamy je w dłoni. Sprawa, bardzo chętnie przyjmę. Trochę drewna mi brakuje. Dobra, ale tu już byłem, więc... Zmykam chyba. Chyba zmykam. Trzeba by się też do domu trafić jeszcze. Dobra, trochę jedzenia mamy, zobaczymy czy to działa w ogóle. Aloes. Zdrowie odnawia. 15, tu patrzcie, 25. Wow. Tyle co mięso praktycznie, jakieś przepalone, tak jakbyśmy zjedli. O, to tak sobie rośnie. Patrzcie, tu daje 25, nie? Dodam, że daje sanity, healtha jeszcze.
Martwi mnie ta lodówka. Dobra, tego nie mogę schamerować, bo liczyłem, że może dostanę chociaż z tego Jirsy, ale chyba i tak by się nie opłacało. Powiem, że to jest jakaś maszyna tam do zbierania żelaza czy takie rzeczy. Tak się przyglądam tym drzewom, ale one chyba nie rosną rzeczywiście. Chyba rzeczywiście trzeba jakoś inaczej to ogarniać. Dobra. To nic, to ja sobie teraz wbijam na chatę. Żeby mi nie zaświeciło tutaj za ciemno. Mięso mi się już psuje. Dobra, można z tego gotować. Mam nadzieję, że nie wyjdzie jakieś zmiany coś przez to. Rozpalimy troszkę mięso, sobie przepalę. Na nic. Na nic, na nic, na nic. Proszę mi dać jedzenie. Dobra, meatballs, ok. O, jak dobrze. O, jak dobrze, że to można wkładać. Super. Takie nowe marchewki, jagódki, coś takiego to jest, powiedzmy. Wtedy można sobie z tego korzystać. Co ja tu jeszcze mam? Mam trochę tego, mam 4 złota. Nowa potrawa. Aspargus zup. Szkoda tego mięsa. Czyli mamy zupę szparagową. 520 helta. To jest takie leczące bardziej. Ej, fajnie, dobra, czyli mamy nowe potrawy. Ktoś krzyczał, że nie ma. Ktoś krzyczał, że nie ma potraw nowych. Wiemy sobie, bo co ja tutaj mam do roboty takiego? Sanity opada, ale to nic. Dobra. To tak. To mi się pewnie za chwilę popsuje po prostu. Sekunda i nie będzie tego. Mówiąc, w sumie Red Gema jeszcze dać, ale to zaraz zrobimy. Ta kupa mnie wkurza, schowaj się. Dobra. Więcej takiego nie mam chyba. Ile mi się już psuje, to będziemy wydać zaraz. To sobie dam tu. Wezmę sobie światło, ale nie na łeb. Stawię sobie chyba to. Chyba nic więcej nie potrzebuję. Chyba wszystko, co chcę, to mam. Dobra, tak, tak, tak. To weźmiemy jednak i to też. Bo to jednak jakieś zdrowie zawsze jest. Jakby potrzebowane było 8 zdrówka, zawsze spoko. Dobra, czyli co ja tam włożyłem? Mięso przepalone. 3 szparagi, tak? Też napiszę, kurde, na dyskusji na Hamlecie. Dobra. 3 szparagi i to potworne. Zupa szparagowa. Plus 20 health. Taki spoiler, jakby tam nie wchodzę za często, ale jak ja coś odkryję, to już tak stwierdzam, że mogę dać. Nietoperze znowu przychodzą. Dobra, może się tu będę trzymał gdzieś, gdzie jest kilku tych strażników chociaż. To jest niestety tylko jeden. Dobra, panie kochaniutki. Ale ich dużo teraz będzie, nie wiem jak sobie poradzić z nimi. Kurde, sporo tych przychodzi. To częściej o wiele niż psy chyba. Dobra. No tak dziwnie dosyć latają. Oj, 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 jeszcze ścinki jakieś. Halo, optymalizacja. No atakuj, atakuj, atakuj. Coś, coś. Dobra, daję tankowo po prostu, bo one tutaj tak jakoś bardzo mocno nie biją, jak mam zbroję. Dobra, ty. Halo, nie atakuj panów świnków. Teraz znowu przestał padać, dobra. Kill, 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 kill. Udało się. Mamy te 10 coinów dodatkowe. Ja sobie mogę zjeść teraz to. Podnieść mi to trochę psychikę i tak dalej. Całkiem przystępnie i ja sobie tu pozbieram te rzeczy. Pseudo pick skin z pytajnikiem, nie wiem czy to jest specjalnie. It's a pink. Okej, to jest jeszcze chyba niedane do użytku, że tak powiem. Schowam sobie pieniądze. Najprędzej się da. Bo... O, znamy możliwości tutaj złodziejaszków. Kurde, no i mam tego jedzenia od cholery. No nie mam gdzie go schować. Co robić? Patrzcie, znowu wychodzę i pada deszcz. Coś jest nie tak z tym. To jest jakiś błąd prawdopodobnie. To ja zabijam od razu, naprawdę. Sprawa wygląda tak, gdybym tego nie zabił, to by pewnie podążało za mną. A w sumie już nie mam skrzynki.
Na zewnątrz. Dobra, to już nie muszę ich zabijać. Biedne pogi, przepraszam. Kocham cię, Lisku. I za jak to zobaczę, to mnie zabije. Karmią musiały. Wybacz. Dobra, rzeczywiście jakoś inaczej wygląda ta aura 12 dnia. Pewnie się pora roku zmieniła troszkę. Dzięki za hajs. Duże hajsiwo. Chwila, mapa. Powinny być drzewka gdzieś, które mogę ogolić. O ile się da już je ogolić. Znowu deszcz nie pada. Boże, no co z tym deszczem? O, trypałem, bo zebrałem za szybko. No, tu też nikt nie chce mi dać hajsu. Dobra, i czy ja mogę was ogolić? Tych chyba się nie da ogolić. Znaczy one są takie z tych, które się da golić, ale jednak nie da się ogolić, bo są koło burmistrza i one nigdy nie wyrastają chyba. Nie, no nie wiem, tak szczerze. Ale tak to już wygląda powoli. Powoli też mi się psuje jedzenie non stop. Bo nie ma jak go schować do lodówki. To jest troszkę męczące. Szczerze. Ja lubię mieć jednak je w lodówce. Niestety tylko dwa. Dobra. Zawsze to jakiś hajsik, nie? Tyk. Za pieniądze. Szukamy blondyny, siema blondyna. Dajemy pieniądze. Ej. O, czasem się coś zatnie, ale... Spokojnie, spokojnie będzie działać. Co dalej? Coś tu fajnego? Tu jest kupa. Dziękuję. 9 pieniędzy już. No i tak się powoli zbiera to wszystko. Kilka dni pozbierasz trochę pieniędzy, jak już będziemy mieli jakieś tam fajniejsze rzeczy. Naprawdę można się postarać o jakieś wyprawy i tak dalej. Dalsze tereny. No już mam teraz 40 coinsów. Mam praktycznie znowu sobie coś zrobić, zbudować. Się psuje dosyć szybko, dobra. Nie wiem co mi z tego wyjdzie, pewnie kupa, ale chcę coś ugotować, bo będzie dupa. Jo. To już sobie mogę zjeść, okej. Sanity trochę podniosę. Dobra, w nocy nie działa podnoszenie sanity. To w dzień sobie podniosę sanity jeszcze. Dobra, wyszło. Okej. I co? Może bym podpalił lekko ognicho. Może kupą jednak, bo szkoda drewna. Kurczak, co myślisz? O, raczej tak. To dom mi się nie spalił. Willow mi będzie sobie podnosił psychikę. I co? Chyba tyle w tym odcinku. Trwa już 40 minut prawie, także dziękuję wam. Bardzo sporo się tutaj dzisiaj dowiedziałem. Fajne rzeczy się stały, także myślę, że fajny odcinek. Oglądajcie następne, do usłyszonka i pa!